Obiecaliśmy naszym słuchaczom, że zabierzemy ich w niezwykłą wyprawę w świat wiary według mapy, którą jest katechizm Kościoła Katolickiego. Drogi Mateuszu, uświadom sobie, że ta wyprawa zaczyna się wtedy, kiedy na świecie jeszcze nie ma internetu. Chcę powiedzieć o czasach, kiedy rozpoczyna się Sobór Watykański II, z którego tak naprawdę wyrasta nam katechizm Kościoła Katolickiego, który trzymamy dzisiaj w ręce. Doktorze, jak tam? No, chciałbym to powiedzieć, że to był katechizm Kościoła, ma korzenie w tamtej epoce, gdzie nie ma jeszcze internetu. Pamiętam, żeśmy się rozchodzili tydzień temu i powiedziałeś mi, że zaplanowałeś to spotkanie. Właśnie pod tym kątem, czego w katechizmie w tym wstępie nie ma, co jest niedopowiedziane, i też zacząłem robić kwerendę, poszukiwania, czego tam mi osobiście brakuje. I postarałem się zbadać, jaki jest kontekst powstania katechizmu. Ale taki powiedzmy szerszy niż to, co by nam powiedzmy na katechezie trzeba było powiedzieć, nie? że tam jest to dziecko soboru Watykańskiego II. Kontekst taki światowy, społeczny. Lata 60., kiedy jest sobór, to jest moment, kiedy do głosu dochodzi po raz pierwszy w historii telewizja. W latach 60. jest boom medialny. W roku 60. w ogóle w USA jest pierwsza debata prezydencka, transmitowana przez telewizję. I nowością, teraz już wchodzę na grunt kościelny, jest to, że Sobór Watykański II, jego każda sesja była transmitowana przez telewizję. Papież Ratzinger, który stał na czele tej komisji, która zajmowała się redakcją. Momencik. Kardynał Ratzinger tak, wtedy jeszcze. Dokładnie, wtedy to jeszcze kardynał Ratzinger. On nie wiem gdzie, ale to też na jakimś filmiku w internecie usłyszałem, jak się przygotowywałem. Mówi, że Sobór Watykański II, który jest tą glebą dla katechizmu. Był i ten prawdziwy sobór na sesjach soborowych, i był też sobór medialny, sobór w mediach. Czyli to w jaki sposób pokazywano myśli soborowe. Tak. Przekazywano nad czym pracują ojcowie soborowi. I kiedy mówiłeś, żebym szukał w tym wstępie, czego tu brakuje, co jest niedopowiedziane, to mi osobiście brakuje tego świata mediów. Ponieważ od Soboru Watykańskiego II, potem od roku 1985, kiedy papież Jan Paweł II prosi o, czy zleca przygotowanie katechizmu, te media eksplodowały. No, na pewno tego nie ma w ogóle wspomnianego, to jest, jest ciekawa myśl. I to ma wpływ i na sposób przeprowadzania katechezy, to ma wpływ na sposób przeżywania wiary, nawet teraz. My przeżywamy liturgię przez media, przez, przez transmisję online. Chyba o tym w katechizmie nie ma. Nie ma na pewno. Ten katechizm żyje w pewnym świecie. Czytając zwłaszcza wstęp do katechizmu, czyli pierwsze 25 punktów, to one pokazują pewien świat, który myślę rozmija się trochę z dzisiejszym światem. Trzy przynajmniej takie rzeczy, które warto poruszyć zanim w ogóle zaczniemy odkrywać bogactwo katechizmu. Pierwsze dotyczy wizji człowieka, drugie dotyczy tego, co jest w centrum naszego życia. Mm. A trzecie dotyczy tego, czym jest katecheza w życiu człowieka. Chłopie aż za nie mówiłem. <laughs> A jeszcze tam doczytałem sobie, że sobór watykański II, który jest tym źródłem dla naszego katechizmu, zgromadził na pierwszej sesji soborowej zgadnij, jaką liczbę biskupów. Nie Dwa i 2,5 tysiąca biskupów. Mamy lata 60. Jest możliwość komunikacji. Ci biskupi są obecni praktycznie z całego świata. Więc ten katechizm w oparciu o te problemy poruszane na Soborze Watykańskim II, on naprawdę dotyka bardzo wielu tematów. Nie wszystkich, ale bardzo wielu. No to by trzeba było w ogóle wspomnieć o tym, jak katechizm powstawał w tym momencie, bo jeżeli już poruszasz kwestię, że na Soborze było 2,5 tysiąca biskupów, tak. to warto wiedzieć, że w przy przypadku powstawania tego katechizmu, oprócz grupy ludzi, którymi dowodził kardynał Ratzinger, tak. którzy tworzyli ten katechizm, pisali, robili kolejne redakcje. Katechizm został wysłany do wszystkich biskupów świata, do wszystkich episkopatów na świecie. Tak. I każdy się wypowiadał, każdy komentował, każdy dopowiadał. Także to jest, nawet papież to bardzo pięknie podkreśla. Najbardziej katolicki z wszystkich katechizmów, ponieważ dotknął Całość. całego kościoła. Tak, 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 tak. Też, to, też mi zwróciłem na to uwagę. I tylko tak dla ciekawości. Ile było biskupów na pierwszym Soborze Watykańskim? Ilu było obecnych na pierwszej sesji? Wynotowałem sobie to. No ja nie wiem, to, to są. 800. 800. No A to... na Trydencie na pierwszej sesji? Pewnie z 200, albo. Koło 100. 10. A jeszcze? <laughs> tak mało. Koło 10. No to są takie dobre informacje, bo pokazują nam bogactwo powstawania katechizmu, że to nie jest taki katechizm, który. Siadło kilka osób i napisało, czy jedna osoba mm. i napisała. On sześć lat powstawał, miał dziewięć redakcji, więc to pokazuje, tak. jaka to była wielka praca, jak to jest przemyślane wszystko w tym katechizmie. Ale z drugiej strony, właśnie, jak się go otwiera i zaczyna czytać, i człowiek czyta pierwszy punkt wstępu, to od razu ma wizję człowieka, który jest stworzony przez Boga po to, żeby być szczęśliwym z Bogiem. Pozwól, że tu dopowiem. Ta wizja jest już pokazana na okładce. Na tym niebieskim katechizmie, który znasz, białe napisy jest ta graficzka z przodu. Na samym taka niepozorna, delikatna i ona ma symbolizować takie szczęście chrześcijanina, które się osiąga przez to, że jest się u stóp dobrego pasterza, czyli Jezusa. Ten Jezus gra symfonię życia na tym flecie, na tych organkach, ma w ręku laskę, czyli przewodzi i ma za sobą drzewo życia, które też nawiązuje do drzewa krzyża. Tu chodzi o antropologię. o pytanie o to kim jest człowiek tak naprawdę. Ja sobie przeglądnąłem jedną z najnowszych książek, która wyszła teraz o człowieku, pokazująca sześć jak gdyby ujęć człowieka. Autor ma ciekawe podejście dlatego, że mówi wprost, że człowiek to jest całość, wszystkie sześć ujęć. Mhm. A myślę, że my w naszym życiu, aż tak szeroko nie patrzymy na człowieka, żeby wszystkie ujmować, tylko na którymś z tych ujęć się skupiamy. On ma ujęcie, że człowiek to jest istota, czyli ktoś, to należy do świata zwierzęcego, świata natury, czyli tzw. Tak homo sapiens. Drugie ujęcie ma takie, że człowiek to jest homo czyli człowiek istota myśląca, rozumująca, pokazujący całe bogactwo kultury zachodniej, greckiej, rzymskiej, filozofów. Potem jest ujęcie, że człowiek to jest istota uczuciowa, to jest ciekawe. Mhm. Myślę, że dzisiaj bardzo pasujące do rzeczywistości, że człowiek się opiera bardzo mocno na uczuciach, że te uczucia grają takie czasem nawet pierwsze skrzypce w życiu. Czy myślisz tutaj też o emocjach? Tak, tak. Uczucia, uczucia to się emocji? wiąże wszystko to, co się wiąże z takim naszym emocjonalnym, uczuciowym podejściem do, do, do życia. Potem jest jeszcze człowiek, który jest istotą. Społeczną. No, i jeszcze są dwa ujęcia człowieka. Jedno jest bardzo ciekawe, czyli człowiek jako istota przyszłości. Myślę, że z takim ujęciem to się mało kto spotkał. Pokazujące, że człowiek jak cokolwiek robi, to bardzo często robi to z myślą o przyszłości i to nawet nie swojej, tylko kolejnych pokoleń. Bardzo fajna myśl. Bardzo fajna myśl, że człowiek jako istota przyszłościowa, że tak powiem, wybiegająca. Znacznie dalej w przyszłość niż, niż nawet potrzeba. Tam jest pokazane, że cała kultura, którą tworzymy, na przykład to, że zapisujemy historię, która się wydarzyła, po to, że jak ktoś będzie za 200 lat mógł ją przeczytać, to zobaczy, mm -hmm. jak żyliśmy, jak funkcjonowaliśmy czyli no, takie ciekawe ujęcie. No i ostatnie ujęcie człowieka jako istoty religijnej. To są takie ujęcia, dlatego o tym mówię, że to pokazuje, jakie jest bogactwo dzisiaj rozumienia człowieka. I że jedno zdanie we wstępie w katechizmie to jest dzisiaj trochę za mało. Myślę, że dla większości z nas, nawet osób wierzących, chodzących do kościoła, biorących do ręki katechizm, człowiek jest bardziej, że tak powiem, rozczłonkowany dzisiaj. Że będą takie sytuacje, kiedy będziemy bardzo mocno patrzeć na człowieka jak na homo sapiens. Na istotę, która jest pośród innych zwierząt, żyjąca. Tam jest bardzo pięknie pokazane, że to chodzi o to, że my oddziaływujemy na świat, na naturę, a ona oddziaływuje na nas. Mhm. No dzisiaj cała ekologia, całe takie walczenie o ratowanie planety, tak, tak, tak. którą niszczy człowiek, to jest właśnie to. Myślę, że dużo dzisiaj jest właśnie tego człowieka takiego emocjonalnego. emocjonalnego. Cała inteligencja emocjonalna to podchodzenie, rozumienie, rozmowy. Bardzo rozbudowane dzisiaj w ogóle podejście. Myślę, że jakbyśmy tak przyjrzeli się codziennemu życiu, to najwięcej będzie takiego człowieka w nas, gdzie emocje na nas wpływają, gdzie emocje nami kierują, gdzie funkcjonujemy na zasadzie emocji. Mało myślę dzisiaj jest człowieka racjonalnego, tego, którym się opierali kiedyś filozofowie. Tam jest pięknie pokazane takie coś jak Szkoła Ateńska. Mhm. Wiesz co to jest? Ta, no oczywiście. Tak? To jest ten obraz, nie? Szkoła Ta, teńska. No nie obraz, tylko fresk. Fresk, no przepraszam. <laughs> Dokładnie. Gdzie filozofowie są na szczycie drabinki, no nie? Czyli najbardziej mądrym człowiekiem w społeczeństwie był filozof. mnie spocił e... tym pytaniem, bo... <laughs> Dzisiaj to by nikt w to nie uwierzył, jakby mu tak powiedzieć, że matematyk, fizyk siedział niżej na schodach. Na samym szczycie byli filozofowie, a w samym centrum Platon i Arystoteles. Dzisiaj jest to odwrócone. My już takiego racjonalizmu w naszym codziennym życiu nie używamy. Nawet tak nie podchodzimy do życia, żeby je tak racjonalizować, żeby się przyglądać temu, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest cnotą, co jest czymś negatywnym w życiu. Natomiast to jest coś, co budowało kulturę europejską. Mm. Dobrze się zastanowić nad tym, zanim weźmiemy katechizm do ręki, jaką mamy wizję człowieka. Natomiast no, druga rzecz jest bardzo ciekawa, że w centrum wszystkiego jest postawiony Jezus Chrystus. Chrystus. A my żyjemy w czasach, kiedy w centrum postawiony jest człowiek. Niesamowite. I teraz trzeba umieć przeskoczyć między jednym a drugim, żebyśmy się odnaleźli w katechizmie. No, to jest to, co się dzieje od kilku lat, nie? Ten przewrót taki. Jak czytam taki katechizm, biorę go do ręki, to ja muszę umieć postawić w centrum Chrystusa. To jest genialne. To pamiętasz, była taka akcja: I'm second, nie? Jestem drugi. Jestem drugi, tak. I co to znaczyło? No, że pierwszy jest Chrystus. No, że pierwszy jest Chrystus. Siadałeś na fotelu i tam był podpis. Była no niesamowitym takim impulsem, że no nie jesteś pępkiem świata. Dokładnie. Właśnie stąd się bierze mnóstwo niedomówień i wiele problemów. Wiele decyzji, nie? Przecież to jest moje życie. Ja mam prawo zdecydować. To co, że wiara mówi co innego? Ale to przecież to się mnie dotyczy, nie? Ja mam decyzję. Kto podejmuje decyzję? Jak sięgniesz po katechizm zacznijmy go teraz czytać rozdział po rozdziale, punkt po punkcie, to kto będzie w centrum? No Chrystus. Chrystus. Jak się od razu na początku na to nie zgodzę, to mi to nie będzie współgrało. To co, mam nie czytać? No trzeba czytać. Nie, ja to po to dzisiaj mówię i po to to poruszam, żebyśmy sobie to poukładali. Może w naszym życiu dzisiaj stawiamy siebie w centrum, a skoro sięgamy po to katechizm i chcemy zobaczyć w jaki sposób widzi w ogóle życie ludzkie katechizm Kościoła Katolickiego, to zakładamy, że w centrum życia ludzkiego jest Jezus Chrystus. On jest na pierwszym miejscu, to co hmm. powiedziałeś. Jak to sprawdzić, czy Chrystus jest w moim życiu na pierwszym miejscu? No Zawsze najprostszym jest sprawdzenie, gdzie szukam odpowiedzi na najważniejsze pytania w moim życiu. Kogo się radzę? A drugie to, w oparciu o kogo podejmuję decyzję. No i, i czy wybieram to, co mówi Chrystus? To, co mówi Chrystus. No a co, jak się z tym nie zgadzam, co mówi Chrystus? A, a uważam się za wierzącego? No to będzie rozdźwięk. To myślę, że w trakcie poznawania katechizmu, odkrywania go. Będę czuł rozdźwięk między tym, co mówi całe bogactwo wiary, które mamy w katechizmie zebrane, z tym, co ja przeżywam w moim życiu. No I mam, mam nadzieję, że mi to pomoże potem zdobyć argumenty, żeby siebie poukładać i ten rozdźwięk zniwelować, żeby jednak wybrać Chrystusa. No i tu jest trzeci właśnie punkt tego dzisiejszego spotkania, czyli katecheza. Nie katechizm, tylko katecheza. Bo mhm. katechizm we wstępie mówi o tym, że jest stworzony po to, żeby służyć katechezie. Mogę to powiedzieć? Oczywiście. Bo w ogóle uważam, że ten wstęp do katechizmu, no nie chcę tego mówić, bo nie wolno kopać leżącego, masakruje Kościół, bo pokazuje, jak ważna jest katecheza. I ja to czytając jako ksiądz, widzę, jak my jako Kościół nie dorastamy do, do, do katechizowania. Ale to nie chcę tego mówić. Znaczy się, to nie da się tego nie powiedzieć. Jak się czyta w ten wstęp i czyta się to, co tam jest napisane o katechezie, i chociażby to najprostsze, że yy, ma służyć katechezie dzieci, młodzieży I dorosłych. i dorosłych. No to my już leżymy. Bo dla nas katecheza skończyła się na zasadzie szkoły. No nie, to. No Podstawowa tutaj... szkoła średnia. No nie, to no będę bronił, bo przecież to, co teraz robimy, to jest jakaś forma katechezy. Pytanie jest moje inne. Nie tyle, czy w kościele, że tak powiem wprost, realizujemy to, i w jakim stopniu. I okaże się, że oczywiście bardziej akcent postawiony jest na dzieci i młodzież niż na dorosłych. Tylko inaczej. Czy my, jako dorośli, czujemy w ogóle potrzebę katechezy w naszym życiu? Tak, pozytywne ujęcie. Pozytywne ujęcie. Albo doceniajmy te wysiłki, kiedy jako dorosły mogę uczestniczyć w katechezie. cudze wysiłki, takiej grupy, takiego księdza, takiej. takiej w ogóle czujemy potrzebę, bo może być tak, i mi się to z tym skojarzyło, i dlatego ja to w ogóle wpisałem jako takie niedopowiedziane. Żeby to dopowiedzieć, że człowiek, niezależnie od wieku, zawsze powinien być poddany katechezie. Tam jest tak pięknie powiedziane przez papieża, że ten katechizm ma umacniać wiarę człowieka. Tak, rozwijać. Rozwijać, rozwijać. i umacniać. No i teraz, jeżeli dla mnie katecheza skończyła się wraz ze szkołą średnią, i teraz opiera się tylko na przykład na słuchaniu niedzielnych homili w kościele, to mało. To jest, no właśnie, bardzo mało. Sam katechizm mówi, że niedziela to jest liturgia, a nie katecheza. A nie katecheza. Poza tym pamiętasz, kiedyś były kazania tak zwane katechizmowe, a dzisiaj już to bardzo rzadko można spotkać. Czasem jeszcze w niektórych parafiach w pierwsze piątki miesiąca się głosi kazania katechizmowe, ale to już. Jest rzadkość. pewien cykl, jest systematyczność. Tak, i... bierze się na przykład, nie wiem, sześć prawd wiary, dziesięć przykazań, tak. grzechy główne i. Tydzień w tydzień realizuje. No trzeba powiedzieć, właśnie. że jest to bardzo wymagające od kaznodziei. On się musi przygotować. A chyba łatwiej jest powiedzieć taką homilię troszkę z gazety, troszkę z Pisma Świętego. Pewnie tak. Natomiast mówię, samo takie myślenie człowieka, żeby czuł w sobie potrzebę katechezy, żebym umiał odpowiedzieć na pytanie. W co ja wierzę? No, ja to często młodzieży powtarzałem, jak uczyłem w szkole. Jako taki dobry przykład, kiedy znajoma już wiele lat temu wyjechała za granicę po szkole średniej, po maturze i potem wróciła, wierząca osoba wychowana w wierzącym domu, blisko kościoła, we wspólnotach, mówi, pojechała za granicę. Siadła ze znajomymi, których tam poznała, rozmowa, dyskusja, każdy zaczął się dzielić swoją wiarą z różnych wyznań osoby, różnych religii. I kiedy jej postawili pytanie, w kogo wierzy, to się poddała. Kiedy ją zapytali, ale o co chodzi, ale dlaczego, ale jak, skąd to się wzięło i tak dalej, poddała się. I mówi, tyle lat katechezy, wszystkiego, go należała. Ona mówi, że po prostu się poczuła bardzo kiepsko z tym, że nie potrafiła sama. Od siebie powiedzieć tego jako dorosła osoba wychowana w kościele. Więc tu bym szukał takiego podejścia. Mówię, bardziej mi chodzi o to, żeby człowiek poczuł, że potrzebuje katechezy. To są takie moje trzy punkty, które wymagały dopowiedzenia w tym wstępie do katechizmu. Bardzo mi się to podoba. Ja bym to jeszcze przyozdobił tymi mediami. Że świat od tego momentu, kiedy katechizm zostaje pisany, bardzo się zmienia pod kątem tego przekazu medialnego. No i w ramach takiej ciekawostki, jak był ten boom medialny w latach 60. i była ta pierwsza debata relacjonowana, transmitowana w telewizji, to w tej pierwszej debacie brał udział Kennedy, a jego rywalem był Nixon. I wyobraź sobie, że ludzie oglądali to w telewizji, a inna grupa słuchała tego w radio. Ci, którzy słuchali w radio, byli pewni, że Nixon wygrał debatę. Ale ci, którzy oglądali telewizję, widzieli, że wygrał Kennedy. Dlaczego? Ponieważ w radio Nixon był ekspertem, udzielał wspaniałych odpowiedzi. Natomiast ci, którzy go widzieli, to widzieli, że się poci, cały czas się wyciera. Był blady, on przeżył tuż przed debatą jakąś infekcję wirusową. Poza tym był po urazie kolana, miał jakieś kontuzje i cały czas tak przez, z jednej nogi na drugą nogę musiał y, zmieniać pozycję. Widok tego był tak niekorzystny na, dla niego, że Kennedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Potęga mediów. Znowu podcast wygrywa z YouTube. <laughs>